Dzień dobry kochani, witajcie w nowym filmiku i dziś przyjrzymy się bliżej marce, tak, Ole Henriksen. Myślę, że większość z Was doskonale wie, o jakiej marce będziemy dzisiaj rozmawiać. A dlaczego? Ponieważ od kilku dobrych lat jest ona niesamowicie popularna na zagranicznym YouTubie, a od niedawna dostępna również w sprzedaży w naszej polskiej Sephorze. No i powiem Wam, że tak jak pewnie większość z Was, ja też czasem mam chrapkę na to, co polecają inni YouTuberzy i też czasem skuszę się na jakieś kosmetyki z ich polecenia. I jak tylko dowiedziałam się o tym, że marka wchodzi do polskiej Sephory i będzie u nas dostępna większość tych kosmetyków, to stwierdziłam, to jest ten moment, czas najwyższy wypróbować te kosmetyki, te produkty. No i jak widzicie, mam ich tutaj sporo. Testowałam je od dobrych kilku tygodni, a nawet powiedziałabym, że już kilku miesięcy. Zaczęłam je testować jeszcze chyba jakoś w marcu, więc pogoda nie była do końca tak przyjemna, jak mogłoby się wydawać. Zresztą w tym roku wiosny to chyba w ogóle nie mieliśmy, więc to był też dobry czas, żeby sprawdzić kilka produktów, które mają w składach bardziej aktywne substancje, ale jest też kilka takich, które odłożyłam sobie na okres jesienny. No ale dobrze, zacznijmy od takich podstaw, jeśli chodzi o markę i informacje dla tych z Was, którzy jeszcze jej nie znają. Można by powiedzieć, że historia marki Ole Henriksen jest dosyć ciekawa. Założyciel marki pochodzi z Danii, natomiast sama marka rozwija się prężnie już od wielu, wielu lat, ponad 30 lat, między innymi w Stanach. Została ona założona w 1984 roku, czyli tak naprawdę rok po moich urodzinach. To jest niesamowite, ile lat ma ta marka i że tak naprawdę dopiero teraz trafiła ona do nas, do naszego kraju, do sprzedaży w Sephorze. No ale podobno receptury tych kosmetyków tworzył sam właściciel na początku istnienia marki w swojej kuchni. To jest taka ciekawostka, która może Was odrobinę zaintrygować, ale to, co musicie wiedzieć, to również to, że marka jest naprawdę bardzo, bardzo popularna w Stanach i jest to jeden z takich najprężniej, najlepiej rozwijających się brandów. Podobno też na listach w Sephorze amerykańskiej jest jednym z hitów. No i teraz możemy się cieszyć nią u nas w Polsce, właśnie w naszej polskiej Sephorze. Co mogę Wam powiedzieć o samych kosmetykach? Otóż wszystkie kosmetyki podzielone są na takie linie kolorystyczne. Zobaczcie, one mają proste opakowania, naprawdę można by było powiedzieć proste, ale każda linia jest podzielona na odpowiedni kolor. I tak na przykład mamy linię zieloną, czyli linię Balance, przeznaczoną do skór tłustych, mieszanych, linię oczyszczającą. Mamy linię True, czyli linię rozświetlającą, taką pomarańczową, o zobaczcie, pomarańczową. I mamy również linię Transform, czyli linię niebieską. Te linie nie są jakoś specjalnie rozbudowane, nie ma tam ogromnej ilości preparatów pielęgnacyjnych, ale mamy takie podstawy i każdy coś dla siebie w tych liniach znajdzie. Bardzo ważna informacja to między innymi to, że marka Ole Henriksen nie jest marką kosmetyków naturalnych. To nie jest marka, która produkuje preparaty naturalne i to jest ważna informacja dla wszystkich osób, które kierują się w stronę właśnie pielęgnacji naturalnej. Owszem, w składach znajdziemy wiele substancji naturalnych, ale mamy również substancje syntetyczne, mamy różnego rodzaju związki zapachowe, syntetyczne polimery, mamy również zagęstniki syntetyczne czy między innymi konserwanty. Ale tutaj też zwrócę Wam uwagę na to, że jeśli chodzi o składy, to nie ma tam substancji kontrowersyjnych, takich jak parabeny, oleje mineralne, jakieś kontrowersyjne, bardzo kontrowersyjne konserwanty, nie ma tam ftalanów. Marka jest dobrze badana w odpowiednich laboratoriach, sprawdzana pod względem bezpieczeństwa i podobno nie jest też testowana na zwierzętach. Natomiast nie ma opakowań, które byłyby bioekologiczne, składów też takich nie ma, więc musicie wziąć na to poprawkę. Kolejną ciekawą informacją może być dla Was to, że w składach kosmetyków marki Ole Henriksen znajdziemy również takie gwiazdy,
czyli substancje, na bazie których właśnie można by było podzielić te wszystkie linie. I tak na przykład w linii pomarańczowej mamy witaminę C. I tutaj, jeśli przyjrzycie się składom tych kosmetyków, mamy nawet kilka form witaminy C. To nie jest tak, że marka idzie w kierunku tylko jednego typu witaminy C, absolutnie nie. Mamy różne formy w różnych kosmetykach. Jeśli chodzi na przykład o linię zieloną, to mamy tam kwasy. Kwas glikolowy, kwas mlekowy, mamy m.in. olejek z mięty pieprzowej, a na przykład w linii Transform znajdziemy oprócz kwasu glikolowego czy kwasu mlekowego i polihydroksykwasów, również roślinny zamiennik retinolu, czyli bakuchiol. Niestety przeglądając składy wszystkich kosmetyków tej marki, zauważyłam, że jest kilka takich kosmetyków, które można by było powiedzieć, no naprawdę perełki, mają bardzo fajne, ciekawe składy. Ale jest też kilka takich kosmetyków, które naprawdę mają dobre składy, natomiast wysoko w nich, w INCI, znajdziemy związki zapachowe czy konserwanty. Jednym z Was może to nie przeszkadzać, ja natomiast jestem taką osobą, że zwracam na to uwagę, ponieważ wiem o tym, że po związkach zapachowych czy też po konserwantach stężenia substancji aktywnych są już dosyć niskie. To nie jest absolutnie tak i nie jest też prawdą, że jeśli w składzie wysoko zauważycie związki zapachowe czy zauważycie konserwanty, to znaczy, że substancje, które dalej będą po tych składnikach, już absolutnie nie mają żadnego działania. Nie, to nie jest prawda. Natomiast prawdą jest, że te substancje, jeśli będą tam substancje aktywne, jakieś związki, jakieś olejki czy wyciągi, będą już niestety w niskich stężeniach. A to też może powodować, że efekty, które mamy zauważyć na naszej skórze, takie efekty wow, które chcielibyśmy osiągnąć, no nie do końca będą tym spowodowane, albo może się też okazać, że niektóre z tych kosmetyków nie przyniosą takich efektów, jakie byście chcieli, na jakie byście oczekiwali. Dla mnie to nie jest jakiś bardzo duży problem, bo przeglądając składy właśnie tych kosmetyków, zauważyłam, że nawet jeśli wysoko mamy w INCI związki zapachowe czy też konserwanty, to te substancje, które wcześniej się znajdują, są naprawdę bardzo fajne. Ale było też kilka takich produktów, gdzie przeczytałam informację marketingową, że jest tutaj bakuchiol i później przeglądając skład zauważyłam, że jest on już gdzieś tam w tej drugiej części. Czyli tego bakuchiolu będzie tam malutko. Poza tym marka nie udostępnia też takich informacji jak na przykład stężenia substancji aktywnych. Czyli gdybyście chcieli sięgnąć po kosmetyki z witaminą C, wiecie jakie tam znajdują się formy, ale już nie wiecie, jakie są stężenia tej witaminy C. No i właśnie, dla jednych może być to dobre, dla innych może być to już niekorzystne. Także ja nie powiem, że marka ma złe składy, bo nie ma. Natomiast nie mogę też powiedzieć, że wszystkie kosmetyki tej marki mają składy wow, bo tak nie jest. Natomiast znalazłam kilka perełek, które zaraz Wam tutaj pokażę i też przetestowałam kilka kosmetyków, które są bardzo, ale to bardzo popularne, a ja uważam, że są przereklamowane. Także lecimy. I zacznijmy może od tej pomarańczowej serii, która jest również bardzo, bardzo popularna, ponieważ w składzie mamy m.in. różne formy witaminy C, a ma ona dawać efekt rozświetlenia, rozjaśnienia, ujędrnienia i nawilżenia naszej skóry. I tak naprawdę można by było powiedzieć, że te kosmetyki właśnie z tej pomarańczowej serii mogą nadawać się do każdego typu skóry, zarówno dla skór suchych, czy też skór mieszanych i tłustych. Mamy też, co jest bardzo fajne, podział, jeśli chodzi o kremy na dzień, bo mamy wersję taką bardziej żelową, która będzie fajnie sprawdzała się przy typie skóry mieszanej i tłustej, ale mamy też wersję taką bardziej treściwą dla skór przesuszonych, odwodnionych, a nawet skór normalnych. No i zanim pokażę Wam taką perełkę, moją perełkę, jeśli chodzi o te kosmetyki, to muszę tutaj powiedzieć, że przetestowałam żel myjący, bardzo fajny produkt, naprawdę taki delikatnie oczyszczający naszą skórę.
o kremowej konsystencji, cała linia pachnie cytrusami, więc to też można powiedzieć, że mamy taki zastrzyk energii w porannej pielęgnacji i bardzo fajnie się je używa. Powiem Wam tutaj też, że w ogóle konsystencje tych kosmetyków i zapachy tych kosmetyków są naprawdę bardzo przyjemne i myślę, że to jest też duży plus, jeśli chodzi o samą markę. No więc tak, przetestowałam żel, fajny, nie robi jakiegoś efektu wow, ale naprawdę bardzo, bardzo przyjemny produkt. Przetestowałam również słynny krem bananowy pod oczy. To jest krem, który zawiera witaminę C i kompleks, jeśli chodzi o kolagen. Skład, można powiedzieć, że jest ciekawy, dobry. Konsystencja taka zbita, treściwa. Bardzo fajnie ten krem rozprowadza się w okolicy oczu. Daje on taki efekt nawilżenia i też fajnie komponuje się z korektorem pod oczy. Natomiast ten produkt powinien rozjaśniać, rozjaśniać i rozświetlać okolice oczu. Ja tego niestety nie zauważyłam. Często widzę to w przypadku serum, które mają nieco inną formę witaminy C, a tutaj tego nie zauważyłam. Natomiast to jest fajny krem nawilżający, będzie fajnie sprawdzał się przy cerach, przy skórach takich, powiedzmy, w wieku do 30, ale już po 30 no niekoniecznie. Także mogłabym powiedzieć, że ten krem jest odrobinę, jak dla mnie, przereklamowany. Ale idziemy dalej. Przetestowałam sobie również właśnie ten krem na dzień w żelowej formie. Nie do końca pasuje mi jego skład, natomiast konsystencja jest bardzo przyjemna i efekt nawilżenia się pojawia. Ja byłam bardzo z niego zadowolona, wykończyłam cały ten produkt. Fajnie też sprawdza się pod podkład i daje taki efekt, można by było troszeczkę powiedzieć, bazy. Fajnie rozprowadza się na skórze i też fajnie na nim trzyma się podkład. Natomiast nie zauważyłam żadnego efektu ujędrnienia, jakiegoś specjalnego rozświetlenia, nawilżenie natomiast tak. Z całej tej serii, moim zdaniem, najciekawszym produktem jest serum. I to jest też podobno serum, po które najczęściej sięgają Amerykanki jako jeden z pierwszych produktów z witaminą C, które wprowadzają do swojej pielęgnacji. Niesamowite. Ja nie uważam, że to jest produkt, który ma jakąś wysokie stężenie, jakąś świetną witaminę C i w ogóle wow. Natomiast jest to rzeczywiście fajny produkt na początek. Jeśli zaczynamy swoją pielęgnację z witaminą C, to warto o nim pomyśleć. Nie ma absolutnie mowy o jakimkolwiek podrażnieniu, zaczerwienieniu. Ta skóra jest przyjemna, miękka i gładka w dotyku. To jest też forma żelowa. Czyli będzie to dobre serum dla wszystkich typów skóry, a zwłaszcza mieszanej i tłustej. Szybko i fajnie się rozprowadza, stopniowo wchłania. Myślę, że dlatego, że tutaj mamy m.in. kolagen, czyli mamy też mieć ten efekt nawilżenia. Bardzo ciekawy produkt, jeśli już chcecie coś zainwestować, jeśli chodzi o markę Ole Henriksen z tej pomarańczowej serii, to ja polecam Wam szczególnie właśnie to serum. No i teraz przejdziemy do serii zielonej. Seria Zielona Balance, która jest przeznaczona głównie do skóry mieszanej i tłustej. Seria, która ma oczyszczać naszą skórę, złuszczać, zmniejszać widoczność porów, oczyszczać te nasze pory skórne i rzeczywiście znajdziemy tutaj takie preparaty. Ta seria ma też taki charakterystyczny zapach, troszeczkę mentolowy, więc nie każdemu może ona przypaść do gustu. Ten zapach może przypaść do gustu. I znajdziemy tutaj produkty m.in. oczyszczające, jak żel, taki myjący w tym pierwszym kroku, w drugim kroku oczyszczania. Ja ten żel zużyłam całkowicie i też bardzo mi podpasował. On rzeczywiście dawał taki efekt lekkiego chłodzenia, ale w serii mamy również peeling. Peeling, który no niekoniecznie Wam mogę polecić, dlatego że mamy tutaj w składzie drobinki. Mamy tutaj drobinki, które będą dosyć mocno ścierały naszą skórę, więc to nie będzie dobre rozwiązanie dla osób, które mają jakieś stany zapalne na skórze, które też mają bardzo rozszerzone pory, ponieważ te drobinki mogą Wam w te pory wchodzić.
dosyć intensywna, taka ciężka konsystencja, którą ciężko jest też wycisnąć z tej tubki. Więc ja sobie go potestowałam, ale to nie jest produkt dla mnie. Moja skóra była trochę po nim zaczerwieniona. Ja mam też skórę, jak wiecie, mieszaną i wrażliwą, więc dla wrażliwców też nie polecam tego produktu. Kolejny kosmetyk to będzie maska, taka zielona maseczka, i on jest bardzo, bardzo fajny. To jest maska, która ma oczyszczać naszą skórę, ale uwaga, ta maska daje efekt chłodzenia. I ten efekt chłodzenia w przypadku osób, które posiadają skórę wrażliwą, może być zbyt intensywny, zbyt mocny i możecie nawet odczuwać, że to nie jest efekt chłodzenia, ale taki efekt pieczenia. Więc tego produktu też nie mogę wszystkim polecić, bo nie u każdego w przypadku skóry mieszanej i tłustej się sprawdzi, chociaż ta maseczka naprawdę bardzo fajnie oczyszcza skórę. Skóra jest po niej gładka, jest przyjemna w dotyku. Fajna opcja na upalne letnie wieczory, żeby się też troszeczkę schłodzić. Natomiast słuchajcie, w całej tej serii najbardziej przypadł mi do gustu ten tonik. I zobaczcie, on już jest też na wykończeniu. To jest tonik taki Balancing Force Oil Control Toner, który ma przywracać równowagę naszej skórze i zmniejszać nadprodukcję sebum, ale też delikatnie złuszczać, ponieważ w składzie tego toniku znajdziecie między innymi kwas mlekowy, kwas glikolowy, kwas salicylowy. Zapach jest też taki intensywny, miętowy. On nie daje efektu, można by powiedzieć, takiego podrażnienia i chłodzenia na skórze, ale ten zapach też nie każdemu może przypaść do gustu. Natomiast ja uważam, że ten produkt, słuchajcie, jest świetny. To jest naprawdę bardzo fajny tonik w przypadku skór mieszanych i tłustych, bo rzeczywiście stosując go tylko i wyłącznie, słuchajcie, w wieczornej pielęgnacji, zauważyłam, że ten efekt tej nadprodukcji sebum się zmniejszył. Oczywiście wy w filmach widzicie, że ja się błyszczę, ale to jest efekt filtra, w którym ostatnio też się zakochałam, intensywnie go stosuję, bo ten filtr daje taki właśnie efekt rozświetlenia skóry, ale o tym porozmawiam sobie w innym filmie. Natomiast jeśli chodzi o zieloną serię, to ja wam polecam ten tonik. Jest naprawdę świetny, ma super skład, kwasy, można go stosować, ja nie polecam stosować go w okresie wiosenno-letnim codziennie, ewentualnie tylko w wieczornej pielęgnacji, ale dobrze on się sprawdzi tak co drugi, trzeci dzień. I ostatnia seria, o której wam opowiem, czyli seria Transform, seria taka właśnie niebiesko, można powiedzieć biała, bo nie wszystkie kosmetyki są, zobaczcie, takie niebieskie, mamy też w opcji białych buteleczek. I trochę jestem na tak, trochę jestem na nie. To jest seria, która ma działać przeciwzmarszczkowo, ale też złuszczająco. I tutaj w składach tych kosmetyków mamy kwas glikolowy, kwas mlekowy, polihydroksykwasy, no i właśnie bakuchiol. Bakuchiol, który w ostatnim czasie stał się też bardzo popularny, ponieważ jest to substancja, którą możemy stosować w okresie wiosenno-letnim i ona działa bardzo podobnie jak retinol, ale nie działa drażniąco, nie powoduje tego fotouczulenia, nie musicie się obawiać, jeśli chodzi o przebarwienia. Natomiast mimo tego, że mamy tutaj bakuchiol, są też kwasy, a kwas glikolowy czy kwas mlekowy to nie są substancje do stosowania w okresie letnim. Miejcie na to poprawkę. I myślę, że cała ta seria Transform fajniej sprawdzi się w okresie jesienno-zimowym. Natomiast tutaj znowu producent nie podaje nam stężenia substancji aktywnych w tych kosmetykach, więc do końca też nie wiemy, jakie jest stężenie tych kwasów i jakie jest stężenie bakuchiol. I to, co troszeczkę mnie rozczarowało, muszę wam powiedzieć, ale to jest taka moja opinia i niekoniecznie musicie się z nią zgadzać, to właśnie to, że bakuchiol występuje gdzieś tam po tych związkach zapachowych, czyli jest go bardzo, bardzo mało w składzie. Kwasy natomiast występują zazwyczaj na początku składu, więc można by było powiedzieć, że jeśli chodzi o to działanie złuszczające, tak, działanie prewencyjne, przeciwzmarszczkowe, już nie do końca. Ale z tej serii też przetestowałam kilka kosmetyków i muszę wam powiedzieć, że kolejny tonik, który jest skierowany do osób posiadających przebarwienia właśnie ze względu na te kwasy, też jest świetny. Ja co prawda użyłam go niewiele, bo to było już w tym okresie, gdzie zaczynało robić się ciepło, już tak naprawdę bardzo wiosennie.
Więc stwierdziłam, że zostawię sobie ten preparat na okres jesienno-zimowy i już Wam wspominałam o tym, że będzie film właśnie jesienią na temat takich preparatów złuszczających, takich płynów złuszczających, i wtedy Wam opowiem nieco więcej o nich, bo tak jak widzicie, to nie jest do końca pora na to, żeby stosować takie stężenia, takie substancje aktywne w pielęgnacji letniej. Natomiast ten tonik ma bardzo fajny skład i myślę, że sprawdzi się u osób, które rzeczywiście mają przebarwienia, ale powiedziałabym takie przebarwienia lżejsze, posłoneczne, po okresie letnim, wtedy warto wprowadzić go do swojej pielęgnacji. Inny kosmetyk, który chciałabym Wam polecić, i w ogóle to jest moja perełka, jeśli chodzi o całą linię, w ogóle wszystkie linie Ole Henriksen, to jest ten krem. To jest krem Good Night Glow, który w składzie ma bakuchiol i kwasy. Ale dlaczego ten krem mnie aż tak urzekł? Bo jego zapach. To jest taki kosmetyk. Pierwszy raz, słuchajcie, spotkałam się z kosmetykiem, który ma taki zapach. I ten zapach utrzymuje się na naszej skórze bardzo długo. I to jest bardzo przyjemny zapach. To jest troszeczkę takie połączenie gumy balonowej z owocami, nietypowy i być może też nie każdemu przypadnie do gustu, zwłaszcza osobom, które lubią takie słodkie zapachy. Ale ja się w tym kosmetyku zakochałam. I to jest co prawda krem na noc, a ja go stosuję bardziej jako taką całonocną maskę i nakładam go odrobinę więcej na moją skórę wieczornej pielęgnacji. Nie stosuję go codziennie, ale rano moja skóra wygląda przepięknie. Mimo tego, że znowu ten bakuchiol w składzie występuje gdzieś tam dalej i ja bym wolała, żeby ten bakuchiol był wyżej w składzie tego kosmetyku, ale mamy kwasy, nie ma absolutnie tego efektu takiego złuszczania na skórze, nie ma też takiego efektu podrażnienia, zaczerwienienia. Skóra rano wygląda naprawdę przepięknie i to jest ciekawy kosmetyk. Przetestowałam sobie również te dwa preparaty. Jeszcze nie do końca je zużyłam i też zostawiam je sobie na okres jesienno-zimowy. I tutaj jest taki żel na noc, który również w składzie ma kompleks różnych kwasów i preparat, który ma w składzie bakuchiol i kwasy. Natomiast te kosmetyki, ten żel i właśnie ten pretoserum już nie pachną tak ładnie i to też muszę zaznaczyć. Mają taki bardzo charakterystyczny zapach, troszeczkę mi to w nich przeszkadza, natomiast po tym skóra rano wygląda naprawdę pięknie. Jest rozjaśniona, rozświetlona, bardzo fajny efekt. No dobrze, moi drodzy, teraz już znacie moją opinię na temat właśnie Ole Henriksen. Uważam, że jest to naprawdę bardzo ciekawa marka i taka, od której można tak naprawdę zacząć pielęgnację z silniejszymi substancjami, jak kwasy, jak bakuchiol czy witamina C. To jest też moim zdaniem taka marka, która bardzo fajnie sprawdzi się u kobiet, ale też i u mężczyzn po 25 roku życia. Tutaj nie do końca uzyskacie efekty liftingu, napięcia skóry, czy to będzie coś wspaniałego dla takich dojrzałych kobiet. No nie. Jeśli szukacie preparatów złuszczających, oczyszczających, działających na właśnie rozświetlenie skóry, na nawilżenie skóry, tak. Poleciłam Wam dzisiaj też takie kosmetyki, które u mnie dobrze się sprawdziły. Oczywiście u Was mogą się sprawdzić inne kosmetyki, też miejcie na to zawsze poprawkę. Natomiast myślę, że warto się zainteresować tą marką. A jeśli już ją znacie, jeśli już polubiłyście jakieś kosmetyki, któreś by się u Was sprawdziły, to dajcie koniecznie znać w komentarzach. No i myślę, że to będzie tyle, jeśli chodzi o Ole Henriksen. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i widzimy się w kolejnym filmiku. Buziaki, pa!